Słyszycie mnie? Tak! Jakby zawsze. Serdecznie witam wszystkich. Nie będę powtarzał tego, co powiedział kolega prezes. Niemniej, ja najserdeczniej witam dwie osoby tutaj obecne. Osoby, które łowiły z moim tatą ryby. O. Czyli jego serdecznego przyjaciela Zbyszka Krzysztofta, jak co roku jest. Bardzo wam dziękuję, że macie na tyle siły, żeby do mnie przyjeżdżać. Jest to przepiękne, że jesteście tutaj. Mam nadzieję, że w przyszłym roku nas będzie więcej. Na początek, zanim zacznę historię memoriału, historię mojego taty, Piotruś jest. Piotruś mi obiecał. Słuchajcie, pierwszy memoriał był na Pasłęce. W przyszłym roku jest 30. Chciałbym go zrobić również na Pasłęce. Jeżeli wszystko wypali, to go zrobimy na Pasłęce. Tak? Oczywiście jak co roku, nie mieszkam się pochwalić, bo mam takie prawo. Wobec tego jak zwykle nie będę mówił tylko o moim tacie, ale również o innych moich przodkach, więc zacznę od mojego pradziada. Już sobie może też tam klikać. Raz. Józefa Polikarpa Okrzyckiego. To jest delikatnie związany z wędkarstwem. I tak oto zaczęło się kolejne, już 29 spotkanie miłośników pstrągów, rzek pstrągowych, spinningu i muchy, czyli memoriał Brudzińskiego. Oczywiście jak zwykle prowadzony przez Maćka Brudzińskiego, a tym razem zaszczycił nas swoją obecnością prezes ZG PZW. No i oczywiście, jak zwykle, licznie dopisali ludzie, dla których rzeki pstrągowe są naprawdę bardzo ważne. W momencie Darka dowiedziałem się, że tu rozgrywają się, będą przygrywać tak fantastyczne zawody. Ponieważ jestem pełen uznania i szacunku dla Maćka, nie mogę sobie darować, żeby nie przyjechać. I powiem wam szczerze, że sam sobie za to bardzo dziękuję. Ponieważ są dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest to kwestia możliwości spotkania z wami. Ale druga rzecz to jest możliwość uściśnięcia ręki Maćkowi. Maćku, dziękuję ci świecie. To co robisz jest tak wspaniałe. Ale pokazujesz szacunek dla wszystkich tych, którzy dlatego związku chcieli coś zrobić. Za to naprawdę tego wszystko uczoła, bo to jest wspaniała rzecz. Dziękuję. Oby wszyscy pamiętali o tych ludziach, którzy działają w związku. A tu to, co tak jak powiedziałem, robi Maciej. I jest to już w sumie 29 memoriał. I cały czas, tak jak słyszę, ilość osób, która przyjeżdża, jest tak duża. Czyli pokazuje, że raz, potrzebne są te spotkania, dwa, potrzebne jest ta chwila wspomnień o tych ludziach, którzy tyle zrobili. Cóż mogę powiedzieć więcej? Mogę wam tylko wszystkim, ponieważ no z przykrością, ale dziś będę musiał was opuścić. Życzę wszystkim, aby mimo wszystko choć ta drobna rybka każdemu gdzieś tam się uczepiła. Życzę, żeby te wspomnienia były cały czas kultywowane. Życzę wam, a przyrzekam, że w przyszłym roku będę na całości. Żebyśmy mogli się spotkać w tym samym gronie, który jest i powiększonych o tym, którzy dowiedzą się o tej wspaniałej imprezie. Maciej, jeszcze raz. Ulokowani byliśmy w glinianej wiosce. Tak te domki wyglądały. One są autentycznie z gliny.
Zaraz wam pokażę. Proszę, to jest glina. O. I pewnie na lato to ona jest nawet super. Natomiast o tej porze roku przyznam się szczerze, że no trochę zimno było nocą. O, jakaś jętka nawet. Proszę, jakaś jętka fruwa. No widzicie? Czyli może te pstrągi rzeczywiście będą brały. O, tak to wyglądało. To jest właśnie gliniana wioska. A to jest rzeka Marycha. Na niej akurat zawody się nie odbywają. Ale jak widać, jacyś wędkarze tutaj stoją. Zaraz podejdziemy i spytamy się, jakie rybki usiłują tu łowić. Jakie rybki tu usiłują łowić. Piękna rzeka. Bardzo ładna. Dzień dobry. Ja jestem z Wiadomości Wędkarskich. Mógłby pan powiedzieć, co pan łowi w tej chwili? Znaczy na co, co pan próbuje? Dla białego robaka. O, wypuściłem, bo mało. Ale co pan łowi? Wzdręgę. A, wzdręgę. Tak. Ale jestem minut 5 dosłownie. Także nie wiem, co. A tu coś jest jeszcze poza wzdręgą? To około 2 tygodni wcześniej. Płoć. No tak, bo akurat pewnie tarło było. Później były te przymrozki codzienne i nie było wraz. Aha. A to i czarna hańcza właśnie. Bardzo ładna rzeka. Dla mnie odrobinę taka sentymentalna. Bo nieraz nad nią bywałem w różnych czasach swojego życia i za każdym razem wspomnienia były po prostu urocze. Ten człowiek w tej niebieskiej koszuli to jest wrocławiak, który tutaj ma domek i który uratował mnie w tej sytuacji, ponieważ w pewnym momencie zabłądziłem w lesie i trafiłem akurat na jego domek. A to jest przesympatyczny człowiek z Wrocławia. Młody chłopak, wędkarz. O, proszę. Taki klimacik. Ja nie znałem tej rzeki. Z hańczy. Na ten odcinek, który płynie. Niech ktoś powie, że to jest brzydka rzeka. Znasz tą rzekę? To jest niesamowita rzeka.
tu powinny być po prostu takie ryby. Nie wiem dlaczego nie potrafimy sobie z takimi rzeczami poradzić. Znaczy wiem dlaczego. Bo tu powinna być ryba na rybie. To po prostu to... Słuchajcie, padły oficjalnie 4 ryby i tyle jest. Pierwsze miejsce, co mnie bardzo cieszy, znaczy ja was wszystkich bardzo kocham, ale kolega, który zajął pierwsze miejsce w zeszłym roku na innych zawodach, poprowadził mnie w takie miejsce, pokazał mi piękną rybę, dzięki Arturkowi złowiłem pięknego oklenia. Arturowi Górskiemu udało się w tym roku 46 spinning. Brawo! Górski. Brawo! 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 Artur, brawo! No, dawaj ślimaka, dawaj! Brawo! Brawo! Gośko! Brawo! 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 Na pudle jest to. Wiem! Tylko jedna padła w tym roku ryba. Ale jaka? 36,7. No właśnie. I złowił ją w sumie nowy muszkarz. Muszkarz od wielu lat. Andrzej teraz złowił. Dwóch. Andrzej Jacek, Częstochowa. Brawo! 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 Brawo, Jasiu! Brawo! Ale kto by tam zabrał? Trzecie miejsce. 41,0. Ole masz tego. Jacek Hanczuj. Zmieniałeś przynęty jak... Nie, no cały dzień do południa się łowiło na przynęty Salmo Executor 5-centymetrowy w korze pstrąga tęczowego. Aha. I to tak do godziny 11. W tym czasie złowiłem szczupaka na 52 cm, szczupaka na 40, klenia na 40, pstrąga na 30, pstrąga na 26 i pstrąga na 16. To w sumie na odcinku 250 metrów linii brzegowej. Aha. Wszystko ze środku nurtu. Aha. Ładowało woda gdzieś głębokość do 2 metrów, 1,5 metra. Aha. Na takiej głębokości. Później mieliśmy przerwę i w drugiej turze w południe zmieniłem na przynęte kogucik w kolorze brązowym na główce 4-gramowej. W drugim rzucie z podkłody drewna strąg za drzewa wyciągnięty 46 cm. Ale miałeś odrobinę walki z tym strągiem jak spod drzewa. Tak, bałem, że się zapnie o drzewo, okręcał się, po prostu robił młynki tak zwane. No i był za kłodą cały czas i w pewnym momencie już myślałem, że się okręcił gałęzie, które były w wodzie. Mhm. Na szczęście się udało go wyjąć. Dobra, gratuluję.